Wiem, że ciężko zrozumieć kryptoświat i w ogóle świat cyfrowy. Tak samo jak ciężko było wytłumaczyć 100 lat temu komuś, co to jest internet. Jakbym zaczęła panu z konia, który zszedł, mówić, że za 100 lat będzie miał w pudełku cały świat i za kliknięciem jednego palca będzie mógł się połączyć z kimś, kto jest na drugim końcu wioski. Do głowy mu to nie przyszło, bo na koniu by tam nie dojechał. To by pomyślał, że jestem wariatką, ale każdy jakby geniusz przez jeden dzień jest wariatem. Mówi się, że geniusz od szaleńca dzieli tylko sukces. Więc tak naprawdę nie umiem tego wytłumaczyć lepiej niż profesjonaliści, którzy siedzą w tym cyfrowym świecie, ale nie możemy tego jakby temu zaprzeczać i to wypierać, bo tam jest ogromny biznes. Cała Ameryka, cały Hollywood tym żyje, robi ogromne, ogromne inwestycje, to się kręci i to dopiero jakby się zaczyna i nie skończy. Więc wydaje mi się, że Polska może na samym początku jest trochę zdziwiona, ale krok ku przyszłości jest nieuchronnym krokiem i trzeba po prostu trochę spojrzeć szerzej i nie spierać się z faktami. I ktoś mi zaproponował i wcześniej też o tym myślałam, zwłaszcza, że to jest tak łatwa inwestycja. Na przykładzie mojego NFT można łatwo to zauważyć, bo powiedzmy pierwsza część mojego ciała sprzedana była za 250 dolarów. Za tydzień już była sprzedana za 350 dolarów. Więc ci, co mieli jako pierwsi, mogą już ją odsprzedać o tę kwotę więcej, ale mniej o tą drugą, czyli już zarobić te 100 dolarów w ciągu tygodnia. Myślę, że zarobić 100 dolarów inwestując 200 to jest całkiem niezła kwota, ale to jest tak naprawdę początek, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę rozpikslowane obrazy, które 10 lat temu ktoś sprzedawał w wirtualnym świecie, które robiła sztuczna inteligencja, które były wyceniane na kilkaset dolarów, teraz są sprzedawane za milion dolarów. Tego nikt nie potrafi zrozumieć i ocenić, jakby oszacować. Ale jeżeli można zainwestować w ciało osoby pierwszej w świecie, której jakby wiesz, no 3D ciała zostaje sprzedane w NFT, no to to robi. No bo masz coś pierwsze na świecie. Jesteś właścicielem czegoś, co jest jedyne na świecie. Wszystko następne już będzie miało, wiesz, mniejszą cenę i będzie wtórne.